jak widzimy, nie wszystkie mumie spotkał los dobry i trafiły w ręce naukowców, aczkolwiek, jak Państwo zaraz się przekonają, może nie wszystkie mumie chciałyby w ręce tych naukowców też trafić. Z jednej strony mumie traktowano w taki sposób, jak opowiadała Kamila, mumie zwierzęce, iż robiono z nich chociażby paliwo do lokomotyw. Z drugiej strony w tym samym czasie pierwsze mumie już były badane. Pierwsze badania mumii i zwierzęcych, i ludzkich to jest tak naprawdę koniec XVIII wieku, kiedy zespół z British Museum zaczynał po raz pierwszy rozbandażowywać mumie ludzkie i zwierzęce, ale interesując się nimi naprawdę już naukowo. Są pierwsze prace opisujące, jak te mumie wyglądały. One przetrwały do dziś. W tym samym czasie mogli się też ludzie zebrać, tak jak my dzisiaj się tutaj zebraliśmy, żeby Państwo mogli posłuchać o mumifikacji, o mumiach, o badaniach mumii i również uczestniczyć w rozwijaniach mumii. Były to czasami kameralne spotkania dla kilku, kilkunastu osób, a czasami dużo większe dla dużych grup naukowców i zwykłych ludzi. Praktyczne zastosowanie mumii było bardzo duże. Poza opałem do lokomotyw, z mumii robiono również papier. Szczególnie dobrze wykorzystywany i szczególnie dobrze nadający się do pakowania mięsa. Mumie, tutaj są artyści, akwareliści, były również stosowane jako pigment. Słynny brąz mumiowy, jeszcze na początku XX wieku, był robiony z mumii. Ale do tak naprawdę dnia dzisiejszego można kupić lekarstwo, które nazywa się mumia. Jest dostępne. Niegdyś to lekarstwo było robione z mumii. W tej chwili jest to raczej substytut smoły bituminu. Ale nazywa się tak samo mumia. Sprawdzałam jeszcze wczoraj. Można zakupić. Pierwsze naukowe badania, XVIII wiek. Jednak XIX wiek to był taki start, powiedzmy, mumiologii. Wówczas pojawili się pierwsi badacze, którzy zaczęli rozwijać mumie, zapraszać pierwszych specjalistów z różnych dziedzin, którzy asystowali w rozwijaniu. Tak naprawdę cały XIX wiek to była taka mieszanka pseudonaukowych badań, pierwszych interdyscyplinarnych badań oraz wielkich pokazów rozwijania mumii. Z tego okresu mamy najstarsze publikacje dotyczące mumifikacji, mumii. Wówczas było bardzo mało technik badawczych, technik medycznych, które mogły szerzej pokazać, jak to wszystko Egipcjanie tworzyli. Same zainteresowanie mumiami to tak naprawdę Egiptem początek XIX wieku, kiedy wyprawa Napoleona do Egiptu przywiozła pierwsze zabytki, kiedy otworzył się świat języka, kiedy Champollion odszyfrował święte znaki, hieroglify, kiedy naukowcy mogli zacząć czytać o Egipcie. Naukowe rozwinięcia, również pionierskie rozwinięcia, dotknęły mumii królewskich. Pod koniec XIX wieku, kiedy odkryto mumie królewskie, rozwijano je bardzo szybko. Powiem tak, jak w tej chwili rozwija się mumie, nawet w warunkach bardzo takich ekstremalnych na wykopaliskach, zajmuje to przynajmniej kilkanaście godzin, czasami 2-3 dni, w zależności od tego, jak dużo na mumii jest tkanin, jak dużo jest różnego rodzaju amuletów i wyposażenia. Naukowe rozwinięcia mumii w warunkach muzealnych to są czasami tygodnie. Natomiast mumię Ramzesa Wielkiego, którą Państwo tutaj widzą, zespół badaczy, archeologów rozwinął w 15 minut. Więc to jest dosyć duży rekord. Rozwijano kilka mumii dziennie. 1908 rok, rok początku badań interdyscyplinarnych. Pierwsze badania w Manchesterze pani Margaret Murray zaprosiła naukowców z różnych dziedzin, którzy asystowali przy rozwijaniu mumii, pobierali próbki, badali tą mumię. Co ciekawe, jak widzą Państwo tą małą, drobną kobietę, większość naukowców zajmujących się mumiami to kobiety do dnia dzisiejszego. Nie wiem dlaczego. Co naukowcy mogą odczytać z mumii? Przede wszystkim robimy badanie antropologiczne, czyli określamy wiek, płeć osobnika, oglądamy jego kości. Badania paleopatologiczne są to badania dotyczące chorób. Badania chemiczne, serologiczne, grupy krwi też się określa. Mikrobiologiczne, wszelkiego rodzaju bakterii szukamy na mumiach. Histologiczne, histopatologiczne, mumie trafiają pod mikroskopy w wielu laboratoriach na świecie, gdzie ogląda się ich tkanki. Parazytologiczne, szukamy pasożytów, immunologiczne, sprawdzamy, czy są jakieś przeciwciała, genetyczne, czyli możemy odczytać DNA mumii,
entomologiczne. Szukamy różnego rodzaju żyjątek, które gnieździły się również w bandażach, ale miały też związek z procesami przed zabandażowaniem mumii. Pozwalały nam określić, w jakim czasie po śmierci dana osoba została poddana procesowi mumifikacji. Bo jak się okazuje, to wcale nie było tak prosto, że następnego dnia, dwa czy trzy dni później, czasami troszeczkę zwlekano. Paleobotaniczne, szukamy pyłków i roślin. Czasami mumie mają przepiękne, wręcz wieńce na sobie ułożone z różnych gatunków roślin, a to nam pozwala ustalić, w jakiej porze roku na przykład osoba zmarła i została pochowana. Oczywiście badania radiologiczne, czyli rentgeny, tomografia i kryminalistyczne. Zdejmujemy również z mumii odciski dłoni, stóp oraz rekonstruujemy twarze. Pierwsze badania chemiczne, wydaje się, że to jest taka bardzo nowoczesna technika, ale nie. Przeprowadzono je już w XIX wieku. Zawsze ludzi fascynowało, jakich substancji używali Egipcjanie. Pomysłów było bardzo dużo. Pierwsi naukowcy nie wiedzieli jeszcze, iż substancje te zmieniały się bardzo i to nawet w przeciągu 100-200 lat. Histopatologiczne. Jeszcze w XIX wieku znaleziono cystę na jajniku jednej mumii, więc to też jest dosyć już takie stare badanie. I paleopatologia, początek tak naprawdę badań i szukania chorób u starożytnych, to jest koniec XIX wieku. Mumie przyczyniły się też rozwojowi radiologii. Kiedy w 1895 roku rentgen pokazał swój wynalazek, czyli aparat rentgenowski, który w tej chwili znajduje się w każdym szpitalu, mumie były jednymi z pierwszych pacjentów, ponieważ już niecałe pół roku później prześwietlono mumię kota za pomocą promieni rentgena, mumię dziecka i po kolei od tego czasu zaczęto prześwietlać mumię. Dlaczego? W tej chwili ile trwa prześwietlenie rentgenowskie? Idzie się do lekarza, zrobione zdjęcie. Kiedyś, żeby prześwietlić osobnika, czy to był zmumifikowany, czy żywy, taki pacjent musiał stać godzinę. W związku z czym mumia, z racji tego, iż nie była wymagającym pacjentem, można było ją postawić, mogła stać godzinę. Żywy pacjent czasami niestety musiał troszeczkę się poruszać, już nie był tak doskonałym osobnikiem do badań jak mumia. Pierwsze prześwietlenia całych mumii to 1926 rok, ale pierwszą mumię królewską prześwietlono już w 1903 roku. Była to mumia Tutmesa IV. Nie było to takie proste jak teraz. W tej chwili mamy przenośne aparaty rentgenowskie, które możemy zabrać nawet ze sobą na wykopaliska. Ówcześni badacze, Howard Carter, późniejszy odkrywca grobowca Tutenchamona, razem z panem Elliotem Smithem, musieli zabrać mumię króla do szpitala. Proszę państwa, to było bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, ponieważ mumię tą musieli zabrać taksówką. Więc była to jedna z mumii, która podróżowała taksówką. Później badania mumii już coraz bardziej były rozwinięte i coraz było ich więcej, aż w 1966 rozpoczął się gigantyczny projekt prześwietlenia wszystkich mumii królewskich w Muzeum Egipskim w Kairze. Podstawowe pytanie przy prześwietlaniach i przy różnego rodzaju badaniach, poza tym jak ci ludzie byli mumifikowani, zawsze naukowcy pytają się, na co oni chorowali. Czy cierpieli na te same choroby, na które my teraz cierpimy? Czy umieli się leczyć? Pierwszym takim naukowcem, który nauczył się dobrze badać mumie, był pan Sir MacArmont Ruffer, który nie dość, że wychwycił choroby pasożytnicze na mumiach, znalazł chorobę Pota, również odkrył gruźlicę na zmumifikowanych szczątkach i na kościach, też opatentował płyn, który do dnia dzisiejszego stosujemy, to jest tak zwany płyn Ruffera, który pozwala nam nawadniać tkanki, ponieważ jeżeli chcemy zrobić jakiekolwiek badanie tkanki zmumifikowanej, jest to sucha tkanka, musimy ją najpierw nawodnić, żeby przygotować odpowiedni preparat. Początek lat 80. to są badania DNA. Troszeczkę jak z filmu science fiction, w tej chwili coraz bardziej ta nauka postępuje. Kiedyś mówiono o starożytnym DNA, ADNA. W tej chwili używa się już tylko nazwy DNA, ponieważ możemy otworzyć prawie cały kod człowieka, który żył 3000 lat temu, 4000 lat temu. Zobaczymy, co jeszcze trochę nam przyniesie nauka, jak dalej będzie genetyka postępowała, ale jestem dobrej myśli. Tutaj widzą państwo zdjęcie pana profesora Pabo, który przeprowadził pierwsze badania genetyczne mumii w 1985. Niedługo prawdopodobnie będzie również gościem w Polsce. W latach 70. rozpoczął się pierwszy interdyscyplinarny z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badania mumii projekt w Manchesterze. Pani profesor Rosalie David prześwietliła
mumie, rozwinęła je i zaprosiła właśnie histopatologów, parazytologów, kryminalistyków. I tak naprawdę od tego czasu możemy mówić, iż świat mumii otworzył się i rozpoczęły się wielkie badania i wielkie projekty. Tych projektów było kilka. Były badania mumii w Pensylwanii, były również badania mumii z Royal Ontario Muzeum w Kanadzie. Kryminalistyka. Wszystkim kojarzy się z przestępcami, z policją. A i owszem, w naszym projekcie, w którym mamy okazję z Kamilą uczestniczyć, również mamy wsparcie policji, z Włoch nawet, karabinierzy. W jaki sposób takie osoby mogą nam pomóc? A mianowicie pobiera się odciski palców z mumii, pobiera się odciski stóp, rekonstruuje się twarz. Dlaczego? Twarz to każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Każdy chce zobaczyć, jak wyglądali ludzie sprzed tysięcy lat. Ale po co pobierać odciski palców, dłoni i stóp? Po to, iż na podstawie odcisków i ich analizy możemy stwierdzić, czym ta osoba się zajmowała za życie. Odciski dłoni jednej z mumii kobiet pozwoliły ustalić, iż była tancerką. Tomografia komputerowa. W tej chwili nie musimy rozwijać mumii. W tej chwili wystarczy, że korzystamy z tomografu komputerowego, do którego mumia wjeżdża i my dostajemy jej doskonały obraz. Pierwsze takie badania zostały przeprowadzone już w 1976 roku, tak naprawdę niecałe 20 lat po tym, jak wymyślono w ogóle technikę tomografii komputerowej. XXI wiek zaczyna polska ekipa z Krakowa badaniami mumii. Ta mumia została kobiety prześwietlona za pomocą właśnie tomografu, rentgenu i zaproszono całą rzeszę naukowców. Była to mumia krakowska. I teraz, no już troszeczkę ponad rok temu, wystartował projekt warszawski. To jest, drodzy Państwo, ten moment, kiedy archeolog wkłada również na przykład fartuch lekarski, a zwłaszcza bioarcheolog, i wchodzi na przykład do laboratorium. Bo chciałabym tutaj szczególnie podkreślić, że archeologia to nie jest tylko pędzelek, szpachelka, bojówki, spodnie, prawda, ponieważ w wykopie archeologicznym jest kurz i tak dalej, ale to są również różne inne techniki, zwłaszcza teraz, kiedy technologia generalnie idzie do przodu, archeologia też coraz częściej korzysta właśnie z jej osiągnięć. Przedstawimy Państwu taki oto projekt. Czyżby znowu mumia? Ciemności jeszcze nie, ale nie mówmy, nie podpowiadajmy. No dobrze. 15 grudnia 2015 rok do kliniki medycznej Afidea w Otwocku przyjeżdża niezwykły ładunek. Jest to kilka skrzyń z, no, mumiami, powiedzmy sobie otwarcie, ponieważ już się domyślacie. Ponad 40 mumii ludzkich i zwierzęcych. Oczywiście nie są to mumie kompletne, a przynajmniej nie wszystkie 42. Tu się muszę pochwalić, że większość zwierzęcych to mumie kompletne. W przeciwieństwie do ludzkich, których mamy 5. Natomiast pozostałe te elementy to są fragmenty mumii, prawda? Na przykład dłonie, stopy bądź głowy. O nich jeszcze za momencik sobie powiemy. Jeśli chodzi o wykonawców czy jądro tego projektu, to są to 3 osoby. Obecna tutaj Marzena, ja oraz nasz kolega Wojtek Eismont. Natomiast to jest jądro projektu. Projekt nie mógłby przynajmniej no już w tym pierwszym swoim etapie odbyć się bez pomocy całego szeregu innych specjalistów. I to począwszy od tak oczywistych specjalności jak radiologia, muzeologia, konserwacja zabytków, poprzez marketing, również ochronę lekarzy różnych specjalności oraz opiekę również innych sił, które tutaj dzisiaj są z nami. Warsaw Mummy Project. Powiedzieliśmy sobie, kiedy się rozpoczął. Przewidziany jest na około 3 lata, przy czym dzielimy go na 2 etapy. W pierwszym etapie to są badania radiologiczne i tomograficzne, które już zostały wykonane. Natomiast sama analiza tych pozyskanych obrazów, których było 250 tysięcy, to jeszcze długa, długa droga. Tak jak wspomniałam, w grudniu 2015 mumie zostały przygotowane, spakowane
i tak, zawieziony do Państwo kliniki. Już mieli informację, że coś takiego kamer, dzieje między innymi. Również dzięki wsparciu marketingowemu i PR odbyła się również konferencja prasowa od razu, tak abyście Państwo już mieli informację, że coś takiego dzieje się również na naszym polskim gruncie. Tak jak wspomniałam, obrazów pozyskaliśmy około 250 tysięcy. No i nie mogę nie powiedzieć, jakie zwierzęta mam w tym swoim projekcie. O ludziach będzie jeszcze okazja posłuchać. Za chwilkę Marzena no tutaj sprzeda Państwu pewną niespodziankę, która nas zaskoczyła. Mumia barana. Tutaj widzicie Państwo kopię tej mumii, wykonaną w Shapes Maker pracowni, natomiast przy bardzo dużym udziale Staszka Szilkę i samej Marzeny, pomimo, że jest od ludzi, pomimo, zaangażowała się również w barana. Zobaczcie Państwo, że jest to bardzo wysoka mumia, dlatego właśnie taki normalny tomograf nie mógłby jej prześwietlić i dlatego właśnie klinika Afidea zaoferowała nam zupełnie inny tomograf, mający średnicę tego otworu 90 cm, dzięki czemu nasz baran mógł zostać prześwietlony. Sprzęt rzeczywiście zbaraniał, ponieważ normalne dawki, którym poddawani są pacjenci, to jest ułamek tego, co było w przypadku naszych mumii. Jak Marzena wspomniała, to są tkanki, prawda, odwodnione, które wyglądają zupełnie inaczej niż żywy pacjent. No ale też mogą przyjąć większe dawki i nie są one dla nich zabójcze. I stąd właśnie sprzęt bardzo wysokiej jakości, ale rzeczywiście te 250 tysięcy obrazów to było również i dla niego wyzwanie. Tutaj widzimy wnętrze naszego barana, tego prawdziwego barana, który pochodzi z Luwru. Prawdopodobnie wyglądał on pierwotnie tak jak ten powyżej, sfotografowany w muzeum w Turynie. Natomiast jak Państwo zobaczycie, tutaj te kości, które powinny stanowić cały szkielet, aż do samej głowy, możemy zobaczyć tutaj, obsypane w zupełnie innym stanie niż ten początkowy. Zresztą na pewno zauważyliście Państwo również próby napraw, te metalowe obręcze, które tutaj widać. Baran był zwierzęciem świętym, więc jest to jedyna zresztą mumia w naszej kolekcji, mumia zwierzęca, zwierzęcia tak zwanego świętego. Baran był już pokazywany między innymi na takim wydarzeniu jak piknik naukowy zeszłoroczny, no i teraz macie Państwo okazję go obejrzeć po raz drugi. W naszej kolekcji mam również sporo mumii kotów, sporo w stosunku do innych oczywiście, i są te mumie wotywne. I tak naprawdę praktycznie wszystkie pozostałe, oprócz jednej, co do której wciąż mamy wątpliwości, bo badanie jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku innych tych mumii, to wszystkie pozostałe to są mumie właśnie wotywne. Mamy prześwietlenie rentgenowskie oraz obraz z postprocessingu, tomografii komputerowej, bo jak znacie Państwo, obrazy z tomografii to są takie plasterki, prawda, trochę wyglądające jak rentgen, natomiast długa, żmudna praca to również obróbka dalsza i pozyskanie takich trójwymiarowych obrazów. Oprócz ssaków mam również ptaki, tutaj ibisy. Tutaj udało nam się również scalić ciało ibisa z jego głową. Również jeden z efektów naszego projektu, z wczesnych efektów. Mamy również ptaki te sokołowate, a także młodego krokodyla. Skoro mówimy o zwierzętach, to nie sposób jeszcze nie wspomnieć innego zwierzęcia, które owszem, w starożytnym Egipcie też było mumifikowane, a jest to skarabeusz. Natomiast tutaj mamy przykład amuletu. Jest to skarabeusz prawdopodobnie wykonany być może z fajansu lub z innego materiału, który jest takim amuletem tak zwanym sercowym, ponieważ z mumii wyjmowano organy, pozostawiano serce, jako że było ono siedliskiem nie tyle uczuć, co właśnie myśli, i dlatego na sercu kładziono takiego skarabeusza. Jest to zwierzątko, dlatego o nim wspominam. Zastanawia Państwa zapewne, skąd te mumie. Otóż badaniami tymi zajmuje się nasz kolega Wojtek właśnie, badaniami historycznymi. Mumie do Polski trafiały praktycznie te, o których mówimy, czyli te z Muzeum Narodowego w Warszawie, trafiały od XIX wieku. O tym będzie można niedługo przeczytać w publikacjach naszego kolegi. Natomiast ja tylko pokrótce powiem, skąd one są de facto w Muzeum Narodowym.
Mianowicie są to głównie depozyty. Depozyty różnych instytucji, między innymi tutaj Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentujemy. To nie tylko mumie zwierzęce tutaj mamy, ale również mumie ludzkie w tej grupie. Poza tym, aż muszę spojrzeć, taka organizacja Departament Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, która to jednostka już nie istnieje. Po drodze była kilkakrotnie przebudowywana, ale mumie zostały i to jest dla nas najważniejsze. Właśnie ten przykład. Sporo mamy darów z UNESCO, tak jak tu. Mamy również depozyt z Luwru. To są bodaj najciekawsze mumie. A także dar, a właściwie wynik wymiany z NRD. Muzeum wymieniło się bodaj na obrazy, prawda? No, w każdym razie w pewnym momencie historii taki wystąpił element. Jeżeli byście Państwo chcieli zobaczyć, jak uchylamy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o te nasze mumie, to zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam w jednej z tych dolnych zakładek, tam gdzie mamy te trójkąciki, znajdziecie Państwo taką aplikację do prześwietlania mumii. Tutaj pokazuję koty, ale zdradzę, że mamy również mumię dziecka, więc jeżeli chcecie Państwo zajrzeć własnoręcznie tylko i wyłącznie przy użyciu myszki, to zapraszamy. No i teraz o co pytam zwierzęta, ale o co pytamy również ludzi, ponieważ wiele z tych pytań jest bardzo podobnych. Po pierwsze, co kryją bandaże? Czy są to rzeczywiście te gatunki, również w przypadku człowieka, które widzimy na zewnątrz owej mumii? Ponieważ również nasze badania już wykazały pewne fałszerstwo, powiedzmy. Poza tym, jakie są rodzaje mumii? To dotyczy oczywiście mumii zwierzęcych. Jak zostały one zmumifikowane? I ludzkie, i zwierzęce. Jakich używano substancji, jakich materiałów, w jaki sposób układały się sploty i tak dalej, i tak dalej. Także jest mnóstwo podpytań. To jest tylko część tych naszych pytań głównych, nadpytań, powiedzmy. Jaka mogła być przyczyna śmierci? Skąd mumie mogły pochodzić? Jakie gatunki? W jakim wieku? Jaka płeć? Jak zwierzęta przede wszystkim były traktowane za życia, co jadły, czy były chore, czy je leczono, ale podobnie i ludzi, czy jak ich leczono, jeżeli leczono, czy były jakieś patologie, choroby oraz czy w przypadku zwierząt występowały zoonozy, czyli choroby, które przenoszone były na ludzi. Tak jak Kamila wspomniała, w projekcie Warsaw Mummy Project mamy zarówno mumie zwierzęce, jak i ludzkie. Ludzkich jest faktycznie mniej. Mamy 5 mumii ludzkich, mamy tak naprawdę 2 duże całe mumie, 2 mumie dzieci, mamy 2 głowy, 7 rąk, stopy, palce, pojedyncze też takie drobniutkie fragmenty. Mamy również mumię zagadkę, czyli słoik. Na razie nie wiemy jeszcze, czy w słoiku jest mumia ludzka, czy zwierzęca. Wiemy, że jest mumia. To wszystko jeszcze przed nami. Jeżeli chodzi o mumie ludzkie, tak jak i mumie zwierzęce, był to materiał tak bardzo delikatny, delikatniejszy niż porcelana. Wymagał niesamowitej pieczołowitości w pakowaniu. Każda mumia była zabezpieczana przed transportem. Musiała przejechać kilka kilometrów do Otwocka z Muzeum Narodowego, nieoznakowanym samochodem, konwojem, pod bronią. Transport do ostatniej chwili godziny były znane tylko tak naprawdę garstce ludzi. Dlaczego do kliniki w Otwocku? Nie tylko dlatego, że był tam tomograf, który zmieścił barana, aczkolwiek to było wyzwanie, ale przede wszystkim w tej klinice jest jeden z najnowocześniejszych tomografów w Polsce, który daje nam naprawdę niewiarygodne możliwości w późniejszych obróbce zdjęć. Nad badaniami cały czas czuwali konserwatorzy z Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy opiekowali się naszymi mumiami, rozwijali je, przenosili i dbali o to, żeby nawet najmniejszy fragment nie został naruszony, ponieważ są to bardzo, bardzo cenne zabytki. W dziesiątki godzin spędziliśmy przed komputerami. Same badania w klinice trwały tak naprawdę 3 doby. Mumie późną nocą były przewożone po skończeniu badań z powrotem do muzeum, a my z Kamilą i z zespołem radiologów siedziałyśmy naprawdę godzinami wpatrzone, jak zaczarowane w ekrany komputera, bo mumie odkrywały swoje tajemnice. Poza tomografem komputerowym robiliśmy również zdjęcia rentgenowskie. Wydawałoby się troszeczkę przestarzała metoda. Nie, proszę Państwa. Zawsze jak bada się mumię tomografem komputerowym, trzeba również badać ją prostymi zdjęciami rentgenowskimi. Obie te metody się uzupełniają. Bardzo dużo rzeczy, które nie są widoczne i na przykład zmian patologicznych podczas tomografii komputerowej,
uwidaczniają się na zdjęciach rentgenowskich. My mieliśmy taki bardzo fajny aparat rentgenowski, który dał nam nasz drugi partner General Electric do dyspozycji, GE, który dawał nam możliwość po pierwsze prześwietlenia takiej dużej mumii jak człowieka po kawałkach, a po drugie zescalenia tych obrazów, żeby później obraz mógł być jednorodny, żebyśmy mogli później lepiej na nim pracować. Wykonaliśmy ponad 250 tysięcy zdjęć, które cały czas analizujemy. Pracy jest bardzo dużo. Odkryliśmy już pierwszego dnia badań skarabeusza, którego pokazywała Kamila, ale to nie był jedyny amulet, który odkryliśmy. Nasze mumie mają dużo więcej amuletów. Wiemy, iż na przykład jedno dziecko, którym określenie płci można zrobić tylko i wyłącznie metodami genetycznymi, ponieważ zwykłymi metodami takimi oglądając kości antropolog nie określa płci dzieci. Wiemy, iż prawdopodobnie była to dziewczynka, ponieważ miała bardzo ładne kolczyki. Zajrzeliśmy też pod bandaże, mogliśmy obejrzeć po raz pierwszy po ponad 2000 lat twarze ludzi, starożytnych Greków, Egipcjan, ponieważ część mumii to są mumie greckie, ale część to są mumie sporo starsze, jak się okazało. Po zrobieniu zdjęć, takich właśnie jak Kamila już wspominała, plasterków, następuje obróbka tych zdjęć, to się nazywa post-processing, czyli kolejne godziny spędzone przed komputerem, dzięki której możemy obejrzeć tak naprawdę każdą kość w trójwymiarze. Możemy nią obracać, możemy poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę rozwinęli mumię i mieli ją przed oczami. Dzięki temu na przykład mogliśmy zobaczyć, iż kapłan z okresu 21-22 dynastii, pan Epi, miał dosyć duże problemy z uzębieniem, co mogą Państwo tutaj zobaczyć. No, miał liczne braki. Pierwszym takim naszym wielkim odkryciem i dużą niespodzianką, pokazującą, iż nie zawsze to, co kryją bandaże, jest oczywiste, jest mumia Hordzehutiego. Hordzehuti trafił do Polski w pierwszej połowie XIX wieku. Jak trafił do Polski, był opisywany w prasie jako mumia kobiety. Wszystkie gazety warszawskie pisały, iż do Polski przypłynęła mumia pięknej niewiasty. Jednak na początku XX wieku i w XX wieku, jak zrobiono badania sarkofagów i kartonarzy, w których ów Hordzehuti przypłynął do Polski, okazało się, iż nie jest to kobieta, to jest sarkofag męski, są imiona męskie. Osoba pochodzi z przełomu R, około pierwszego wieku, albo pierwszy wiek przed naszą erą, albo pierwszy wiek naszej ery. I na pewno jest to mężczyzna. Jak bardzo zdziwieni byliśmy, kiedy obejrzeliśmy zdjęcia i po pierwszych badaniach kości, po pierwszych pomiarach, jakie wykonałam razem z naszym radiologiem, okazało się, iż nie jest to mężczyzna, tylko jest to kobieta. Po dalszej obróbce mogliśmy nawet zauważyć, tutaj widać, proszę Państwa, zmumifikowane piersi, przepięknie ułożone włosy. W tej chwili wiemy już, że nie był to kapłan z przełomu R, tylko mumia jakiejś kobiety. Nie wiemy, dlaczego znalazła się w tym sarkofagu. Mamy hipotezę, iż ówczesny kupiec chciał po prostu mumię w sarkofagu i sprzedawcy zrobili mu tak, jak chciał, wzięli mumię jakąś. Prawdopodobnie wiedzieli, że to jest mumia kobiety, ponieważ wyjęli ją z grobowca kobiety. Złodzieje często korzystali z grobowców i dokładnie wiedzieli, z którego grobowca co biorą. Włożyli do sarkofagu, sprzedali jako mumia kobiety. My w tej chwili będziemy badać, jak stara jest ta mumia, ponieważ sposób mumifikacji sugeruje, że była nieco starsza niż pierwszy, drugi wiek. Tutaj jeszcze nie chcę zdradzać, jak starsza, ale możliwe, że troszkę bardziej niż do tej pory sądzono. Kim ona była? Może uda nam się odpowiedzieć na to pytanie dzięki naszym specjalistom i współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Zobaczymy. Zapraszamy Państwa, jeżeli chcą Państwo śledzić nasz projekt, interesują się mumiami i Egiptem, na naszą stronę internetową. Prowadzimy bloga również. Zanim podziękujemy Państwu za uwagę, ponieważ żadna mumia nam nie straszna, to mimo wszystko może spróbujemy jeszcze pokazać Państwu, bo mówimy, jak to wyglądało, te prześwietlenia i tak dalej. Może jednak się to uda. Chcielibyśmy jeszcze tylko podziękować naszym instytucjom wspierającym, sponsorom Afidei, GE, Grey, Uniwersytetowi Warszawskiemu, no i oczywiście Muzeum Narodowemu w Warszawie. Naszym dzisiejszym gospodarzom, którzy nas tutaj zaprosili i dzięki którym mogliśmy Państwa troszeczkę przenieść do naszego świata mumii, świata Egiptu i świata nauki.
Zapraszamy na naszą stronę. Ach, żeby Państwo wiedzieli, jak to się całuje takie piękne kobiety. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Pani Kamili i Pani Bożenie, które jeszcze nas zaskoczą na pewno i o nich będzie wiadomo, bo one są tak skromne, ale ta polska nauka do tej akurat dziedziny wnosi bardzo dużo, prawda? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to było owocne. Proszę Państwa, teraz zapraszam na wino, bo to jest bądź sympozjon. Proszę sobie na zapas napić się, ale później będziemy jeszcze roznosić, bo tu się pojawią artyści, którzy będą mówili o tym fantastycznym świecie akwareli, jak to jest, jak powstaje. Tam jest taki warsztat, wszystko będzie transmitowane na ekranie i będą Państwo mogli zadawać pytania i rozkoszować się tą sztuką. Teraz proszę popatrzeć na te akwarele. To jest naprawdę coś rewelacyjnego, żeby taką plamką różnych rozwodnionych pigmentów wyczarowywać tak piękne pejzaże. Proszę zapoznać się z nimi, pić wino i kupić też może. Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo tak jak powiedziałem na ostatnim Forum Humanum Mazurkas, że kupi się raz, a później się ma i ma i ma ten obraz. Zapraszam na wino i później na drugą część.